Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie. Witam was bardzo serdecznie w już 22 odcinku do Sekiro. A konkretnie ten jest 22, gdyż... Ale nie, to będzie 21, ponieważ 21, który był oficjalny, miał ponad godzinę. I uwaga, co się w nim stało? Po pierwsze jestem przy tajnym przejściu, którym na samym początku gry próbowaliśmy uciec razem z Kuro. I uwaga, co się do tego czasu stało? Po pierwsze... Stąd, tutaj, dokładnie w sanktuarium, kawałek dalej, pomodliłem się przy tym całym ołtarzu, gdzie były te takie dziwne zwłoki. Przeniosłem się do jakby chyba jeszcze bardziej zaawansowanej części boskiej krainy. Tak strzelam. I stoczyłem walkę z pradawnymi smokami drzewa oraz z boskim smokiem. Wygrałem za pierwszym razem. Dodatkowo po powrocie zastałem całą Ashinę w płomieniach. Zwiedziłem ją tu i ówdzie. Poznałem los Borsuka. Niestety umarł. Dostałem od niego taki fajny balonik. To balon pielgrzymki Mibu. Ale póki co nie jestem wam w stanie pokazać żadnego zakończenia innego niż to, do którego dąży Kuro, czyli do zerwania nieśmiertelności. Na tym etapie gry mógłbym mieć jeszcze dwie opcje, ale niestety zlamiłem i to totalnie, dzięki czemu nie ma żadnej najmniejszej opcji na to, aby pokazać wam drugie zakończenie. A tym bardziej trzecie. A czwarte zakończenie ma miejsce w momencie, w którym walczę z wielkim shinobim, Sową, czyli z ojcem Sekiro, przybranym ojcem. A konkretnie, znaczy walkę, mogę walczyć, ale powalczyłem, kiedy na odcinku, którego wy niestety nie mieliście okazji zobaczyć, kiedy sprzeciwiłem się temu, co powiedział i pozostałem wierny Kuro. I teraz jestem tu. Gdybym się go posłuchał, to wtedy walczyłbym z innym bossem i wtedy, gdybym go pokonał, to wtedy odblokowuje się czwarte zakończenie. To jest możliwość zakończenia gry najwcześniej. Tylko wtedy naprawdę trzeba mieć naprawdę dobry refleks, bo ja miałem problem z Sową, a co dopiero z bossem, który tam był, gdzie na Sowę zużyłem absolutnie wszystkie możliwe mnie leczące efekty i przedmioty, więc no, ciężko by było. Tutaj jest moje aktualne uzbrojenie oraz leczonko, a mianowicie ryż od dziecka wód odnowienia, cukierek Ako, żeby się podbuffować, podwójne Ichimon, czyli krwawy, no dobra, to jest akurat nieważne, tykwa lecznicza. Czy coś mogę sobie tu jeszcze ustawić? Wyduchowienia są zbędne, cukierki też, balony też, konfetti chyba też. No ewentualnie olej, żeby sobie... Chociaż właśnie w sumie olej już mi nie jest aż tak potrzebny, no bo w momencie, w którym mam żywy ogień, nieżywą siłę i mogę sobie po tej eksplozji nasycić ogniem ostrze, to tak naprawdę olej jest mi niepotrzebny, bo wystarczy potem 1-2 ataki i w tym momencie przeciwnik zaczyna momentalnie płonąć, więc no olej już mi jest chwilowo zbędny. Dobra, ale bez zbędnego przedłużania otwieram to przejście i lecę dalej po finałowego bossa gry. A w międzyczasie będę ją po prostu musiał przejść ponownie i to co najmniej dwukrotnie, aby pokazać wam pozostałe zakończenia. No, ewentualnie mogę to przejść
Znaczy, no i tak dwukrotnie, bo muszę dojść do momentu spotkania z Sową. Nie pos na Nowej Grze Plus oczywiście. Posłuchać go. Ale zanim podejmę decyzję, po prostu zrobię sobie kopię save'a. I najpierw pokażę wam, co się stanie, kiedy się go posłucham. A potem znowu dojdę tutaj. W międzyczasie może pokażę wam, jak odblokować pozostałe zakończenia. A na razie... zobaczmy... scenkę przerywnikową. Dziabnięty! Skąd ty je wziąłeś? Oj, zamiast tej swojej katany będzie miał ostrze śmiertelności. Mam tylko takie pytanie. Czy to będzie mi nabijało jakiś efekt statusu? Ej, dlaczego ma wzmocnione cięcie? No fair! Ej, ej. Dobra, no w sumie dalej. Blok? Nie, okej, okay. nie nabija mi to żadnego statusu. I... nie przebija mi się przez posturę, tak jak w przypadku mojego cięcia. Kurde, blisko było, żebym tą Mikiri spudłował. Okej. Okay. Ale przecież to nie... on jest dość w miarę prosty, przecież ja mu za chwilę całą posturę nabiję. Ichimonji, raz, dwa. No i cy, ej. Ej, nie, ten nie może być tak łatwo. Jak na finałowego bossa. Co się dzieje? Zaraz, przecież nie studia... chwila, przecież było powiedziane, że to ostrze otwiera... otwiera... bramę do zaświatu! Ishin Święty Miecza! Gościu zmarł! Jakiś czas temu, a teraz właśnie wylazł z ciała swojego wnuka! Dobra, nie było Mikiri, ale było zbicie przynajmniej. Au! No! Dobra, tu się nie popisałem niestety. Wow, o dziwo weszło mi trochę na żywotność. Aj! Mikiri! Dobra, jeszcze nie ryż. Dobra, widzę, że on przy każdym moim leczeniu ma cięcie. Ej, ale wow, to były zwykłe pojedyncze ataki, a nie takie serie.
Dobra. No, krzyża szyny. Tykwa, czy tykwa, Boże. Tykwa. Dysza, nie tykwa. O Jezu, co? Jakie zawahanie, typie? W ogóle on miał chyba trzy fazy, jeśli dobrze widziałem. Nie. Nie, nie mówcie. Czy ja muszę jeszcze raz walczyć także z Genichiro? Pomiń, pomiń. Tak! Super, finałowy boss ma cztery fazy! Czy to jest jakiś kosmos? Nie wiem, czy to było cięcie, czy podcień. Dobra, to był fuks. To dość duży. No. Dobra, na szczęście uniknąłem. Kurde, Genichiro się dość łatwo nabija. Na niego nawet się nie opłaca zużywać leczenia. I mówiłeś coś o leczeniu przed chwilą? No nie wierzę! Serio! Dlaczego? Dlaczego? Dlaczego ja go za pierwszym razem rozwaliłem bez żadnych problemów? Ej, to jest teraz jakiś żart! Za pierwszym razem go rozwaliłem totalnie na tak! Nie dość, że ani razu od niego nie oberwałem, to jeszcze totalnie bez niczego go rozwaliłem. A teraz zginąłem na nim? Kurde, czemu Genichiro też trzeba powtarzać? Dobra, widzę, że on z tego zawsze będzie zaczynał. Tu masz podwójne Mikiri, czy Mikiri, Boże. Podwójne Ichimonji. Raz, dwa. Kurde, chciałem go kopnąć, ale odskoczyłem na bok. Au. No kurde. No i cyk. Dostałem trochę po mordzie, no ale trudno się mówi. Dobra, Ishin po raz drugi. Wow! Jaki brem ja to zablokowałem! Aj! To nie jest podcięcie, no, po prostu jest atak, nie blokował. Po co podskoczyłem? Dobra, cofaj. Lecz. Krzyż. A, nie krzyża szyny! Kurde, a już myślałem. Dobra, płoń. Au. No ej, zrobiłem Mikiri! No, halo! No, goddammit! A, to jest chyba zależne od dystansu. Jak jestem oddalony... Kurde. Czemu tego nie blokuje? Jak jestem oddalony, to robi krzyż Ashina, a jak jestem na blisko, to wtedy będzie ten taki doskok z tym takim cięciem dookoła. Dobra, teraz weszło Mikiri, na szczęście. No, kurde! Jezu! Nie, to jest jakiś kosmos dla mnie normalnie.
Wiesz, to jest dość bolesne, że tego ryżu mogę mieć tylko jedną sztukę przy sobie. Jakbym mieć trzy sztuki podczas tej walki, głównie z Ishinem, to bym był teraz naprawdę przeszczęśliwy. Bo w praktyce jeden taki ryż mnie leczy za plus minus. No, nie jestem w stanie stwierdzić, ale chyba za mniej więcej półtora, 2,5 tykwy mnie leczy jeden taki ryż. God damn it. Oj, no to się nie popisałem. Z podcięcia. Zajebiście. Super, że mi gra postanowiła totalnie wyszarzyć ten kamień. No, to moja siła. Mikiri, cwaniaku. Aha, dobra, czyli zwykłymi atakami mu tego nie przerwę. Warto wiedzieć. Dobra, nie wiem, czemu nie było Mikiri, ale aż tak narzekać nie będę. Dlaczego ja podskoczyłem? Nie jestem pewien, co ja w sumie zrobiłem przed chwilą. Czy wróć, co ja zrobiłem, to wiem. Nie wiem, co on chciał tym osiągnąć. Raz, dwa. Do widzenia. Tu. Dobra, spróbuję wymienić na dobycie śmiertelności. Mam granulki może? Mam. No to użyj jednej. Atakujesz? A może spróbuję go zatruć? Raz, dwa, trzy. Raz, 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 raz. No, ładnie mi się wbił. Tu. Tu. I kolejne granulki poproszę. O użycie kolejnej granulki. Uff, fuks. Kurde, ale nie, nabicie mu postury to by jest wyzwanie. Okej, okay, widzę podwójne Ichimonji. O, to był dość spory. Nie wiem, czy nie było Mikiri, ale nie będę narzekał. Ważne, że uniknę obrażeń. No, dawaj. Okej, okay, uniknąłem i sparowałem. Tu chyba obrywałem podwójnie, nie jestem pewien. No, skacz. Raz, raz, raz. O, dawaj! Jest! Dobra. Pierwsza faza zdjęta. Co teraz? Granulka po pierwsze. Skąd ty masz włócznie? O, jeszcze ma pistolet, świetnie. Czy on ma włócznie, pistolet i miecz? To było pchnięcie? To... O, świetnie. No, cudo. Boss, miód malina. O Jezus! Dobra, to było pchnięcie. Na szczęście to było pchnięcie. Niestety postura. Okej, okay. Nie zrobiłem cięcia śmiertelności w powietrzu, ale nie dostałem też damage'a, więc... Worth mi się wydaje. Aj. Dobra, trochę go po... Zaraz o mnie potnie! Dlaczego ja opuści... Nie, wróć, nie, ja nie opu... Ja opuściłem gardę na chwilę, po czym od razu wcisnąłem, żeby ją znowu unieść, a gra nie zaakceptowała tego drugiego uniesienia. Wow, 20 minut już próbuję to przejść. O, no właśnie, tylko teraz jest problem.
bo nie mam trzeciego wskrzeszenia, na, tak na wszelki. Co, cięcie za cięcie, cwaniaku. Au. Dobra. To przecież uniosłem. Zajebiście. Cud, miód, malina, kurde. Po pierwsze podskoczyłem i kopnąłem go w facjatę. Po drugie, czy ja będę pokonywał Graz Genichura za pierwszym razem, a co drugą walkę z nim będę ginął? On jest łatwy. Wręcz bardzo łatwy, więc czemu nie jestem w stanie tego przejść? Za każdym razem, za pierwszym razem. Tylko się muszę z tym męczyć. O, brawo, Downie. Nie tak zrobić dokładny kręciołek dookoła niego. I unikając ostrza, znaczy ostrza, cięcia, idealnie pod niej wbiec i jeszcze stracić posturę akurat na finisher. Nie wierzę. Czemu on nagle znowu zrobił pchnięcie? Czemu jak walczyłem z nim na dachu zamku, dokładnie w tej fazie, to on miał cały czas w tym, tamtym momencie, cały czas używał tylko i wyłącznie podcięć, a nagle się mu odechciał i zaczął używać jeszcze pchnięć. Które są łatwe do zauważenia, tylko problem tego jest to, że jak już widzi, jak się już przyzwyczaiłeś do tego, że gość używa jednej techniki, o, teraz jest podcięcie, to ciężko jest nagle się przerzucić na coś innego. Powiedzmy, jakby tego używał zamiennie, ale nie. Dobra, to było pchnięcie, byłoby lepsze Mikiri, no ale ważne, że zablokowałem. Nie! God damn it! No ty sobie chyba żarty stroisz. Nie wierzę. Nie wierzę. Nie wierzę w to. Dobra, to jest podcięcie. Ej no, czemu nie kopnąłem go w facjatę? Pchnięcie? Tak! To było pchnięcie, które ja chciałem przeskoczyć, nie wiedzieć czemu. A to było cięcie śmiertelności, które przyjąłem bardzo ładnie na klatę. O, widzę, dalej masz chwyty. O, super, 5 tyków będę miał na Ishina, albo mniej. Dobra, 5. No, 5 tyków plus inne lecznicze rzeczy, nie? Ty se tam dziabaj. Ja se tutaj nie w niego, tylko od niego. Ja użyję cukierka. I cię teraz trochę dziabnę. Kurde. Dobra, spróbuj użyć ryżu teraz. Kurde. Dobra, ryż na granulki wymienić. Udało się. Cofnij. Minimalizuj posturę. Ej no!
Jak patrzę na ten atak z cięciem, to mam wrażenie, że byłbym... Dobra, zbicie. Mam wrażenie, że byłbym w stanie to... Kurde! Że byłbym w stanie to zablokować. Dobra, był unik na szczęście. Dobra, nie było mi Kiri, ale było zbicie. Więc damage'a nie dostałem. Dobra. Już 3 użycia tykwy mi zostały. Niestety, a ta walka nie zapowiada się za dobrze. Dobra, doskok. Tak. Okay, granulka i cukierek. God bloody damn it. Czemu te granulki są tak mało skuteczne? Autentycznie... Brawo. Autentycznie, użycie ryżu to jest granulka na sterydach. Ej, ale czemu jak jest... On ma 2 razy ten sam atak z błyskiem. Tylko... Brawo. Teraz tam full obrażenia prosto w pysk. Tylko on raz robi... On raz robi podcięcie... Czy podcięcie... No ten taki atak z półokręgiem. O, brawo. Na bok. O, nie na bok! Super! To było coś jeszcze inszego. Atak, którego kompletnie nie znałem. Cofaj, 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 cofaj. Teraz by się Jizo przydał. Szkoda, że go nie mam. 2 użycia tykwy. 0 granul. Boskiej trawy nie będę używał, bo to jest idiotyzm. Zwłaszcza jak prawdopodobnie za chwilę tu zginę. No i nie, no nie mam tutaj nic innego. Mogę co najwyżej rozgryźć sobie troszeczkę ząbek i przyspieszyć tylko tę walkę. Dobra. Jedyne co mógł używać to shuriken. Dobra, to na razie wyrzucę. Czekaj, czy jak użyję krzyża Ashin na nim, to czy będziemy na to jakiś tekst. Nie, ale w sumie czego ja się spodziewałem. No i cyk, nie mam już leczenia. Okej, mogę mu to przerwać. Tylko co z tego? No brawo, jeszcze nie. XD po prostu. Zużyłem wszystkie efekty. Zużyłem wszystko, co mnie leczy. O Boże. To jest jakaś masakra normalnie. Przecież ja nie mogę tego. Ja tego nie przejdę, mając tylko i wyłącznie jedną opcję wskrzeszenia. To musiałbym zginąć na Ishinie i to na ostatniej walce, na ostatniej fazie. Do której udało mi się dojść maksymalnie do drugiej. Ishina, czyli do... Czyli wykonać pierwszą fazę Ishina, czyli dojść do drugiej fazy w ogóle tego podwójnego minibossa. Dobra, teraz muszę uważać. No przecież... Było mi Kiri do ciężkiej cholery. Dobra, nie wiem jakim prawem mnie to ominęło, ale narzekać nie będę. Dobra, ostatnia próba w tym odcinku. No, dawaj. Będzie do full? Chyba do full mi się wydaje. Dobra, to pomijamy. Dobra, nie, 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 unikać Ichimonji, unikać Ichimonji. Okej. Okej, to jest dość dobry atak na niego, widzę. Au, au. Cofnij, cofnij, cofnij. Tykwa.
Shuriken do skok. Hop! Dobra, dobrze wyczułem atak. O, wow! To był Fuxi do dość sporego kalibru. Dobrze, okej. Okay. Postura nabita i przechodzimy teraz do tej gorszej fazy. Ale mam za to 8 tykw. I ciągle to jedno wskrzeszenie. Żeby tylko teraz nie zapeszyć. Dobra, to jest podcięcie, czy ewentualnie mogę kopnąć. To jest pchnięcie. Lokuj mi się na niego! Nie strzelaj, proszę. Co ja mówiłem? Co ja mówiłem? Mówiłem coś o śmierci i co? I dałem się zabić. Okej, trzy cięcia. O nie! Boże, zużyłem takie leczenie z tykwy. To jest to? Tak, to jest to. Ale z chęcią bym się nauczył tego ciosu. Okej, wzmocnione Ako. Dźgnięcie? Nie, ale nie było też tego obszarowego cięcia. A kurde, już myślałem, że go ogarnąłem. No tu proszę, jeszcze mnie zaskoczył. God damn it. No, troszkę za daleko był. Granulka, 6 tykw. Okej, okay, Ako już przestał działać. Dobra, na szczęście uniknąłem. To jest to? Tak, to jest to. I mam już 4 użycia tykwy. Jak będę musiał, to go zeskrobię. Byle tylko nie... Teraz bym się Jizo przydał, naprawdę. Dlaczego ja tego Jizo zużyłem? Nie wiem na co. Teraz bym się przydał. Jizo albo dwa. Jaki prawy gościu robił Ichimonji jedną ręką? W sumie to jest jego technika, więc czemu ja się dziwię? Hop! Dobra. Tykwa. W ostatniej chwili blok. No i dostałem taki tak na pysk. Dość solidnie. Dobra, leczonko. Unik. Raz, dwa. Dobrze. Cyk. Doskok. Blokada. Okej. Okay. Odejdź, odejdź. Postura, 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 postura. Trudno, nie będę odbijał. Hop. Ej, co to miało być? Gdzie on jest? Na plecach? Na plecach. Lokuj się, lokuj się. Kurde, muszę złapać chwilę oddechu. No, no co? No co? Dlaczego? Czemu nie zrobił Mikiri? Powinno być Mikiri mocne teraz na... No nie! Dlaczego gra postanowiła mi teraz postawić środkowy palec? Ja pierniczę! Boże, ale bullshit! Dobra, nie, ja tam nie idę. Nie ma sensu iść na niego bez możliwości wskrzeszania. Nie, trudno. Było zajebiście blisko, mam wrażenie. Trudno. Ja kończę teraz odcinek. Z wami się żegnam. Idę farmić sobie. To wskrzeszanie. Widzimy się w kolejnym odcinku, w którym być może uda mi się go pokonać. A w każdym razie mam taką szczerą nadzieję. Tak więc...
miłego i nara.